Z Buku i Major SPZ. Panowie, witamy was serdecznie. Pierwszy raz możecie być w prawdziwym świecie freak fightów na tak mocnym panelu. Czy chcielibyście się odnieść, czym to się różni od świata rapowego? Ciężko powiedzieć, czym to się nie różni od świata rapowego tak naprawdę. Na pewno się różni panem Jackiem Murańskim i Najmanem. No ja jeszcze takich rzeczy nie widziałem. Jestem w lekkim szoku, ale no co, chyba tutaj nie ma... Czego można się było innego spodziewać? Może tak. Chociaż ja panu Jackowi wierzę z tym francuskim i mam nawet taki challenge od moich fanów. O. Czy jest w stanie pozdrowić po francusku? I tu bez żadnych uszczypliwości oczywiście. Bez problemu. Jest w stanie pozdrowić po francusku właśnie fanów zespołu z Buku, bo prosili mnie o takie coś. Czy jest taka opcja? Tak, powiedz merci, kurwa. Merci z Buku. Szanuję. Jacku, podejmiesz wyzwanie? Zamurowało go, słuchajcie, zamurowało go. Zatkało kakao. Nie wiemy, czy pan Jacek... No coś ku demon, coś no, coś, nie coś. Pene passant są? Kto pyta? Prowokator? Kto pyta? Teraz akurat... Prowokator! Teraz pytał z Buku akurat. Z Buku? Dawaj no. No dawaj kurwa po francusku, przecież ty jesteś poliglota, dawaj. Patrz, kurwa, zatkał. Z Buku, bo widzę, że pan Jacek nie chce ci odpowiedzieć, więc... No nic, merci z Buku. On chce odpowiedzieć, tylko nie umie, kurwa. A wracając do pytania, no widzisz, słuchaj, ja cię mogę to samo zapytać. Z konferencji na konferencję jest chyba poziom podnoszony. Granica tak, cały czas albo się utrzymuje w normie, albo idzie do góry. No właśnie zależy, co masz na myśli, mówiąc, poziom jest podnoszony. Poziom czego, ale tak. Natomiast wiem jedną rzecz. Czegoś na pewno. Masz w swoich utworach również nutę patriotyzmu, którą również promuje pan Jacek Murański. I tutaj jest pytanie. Utożsamiasz się z tymi samymi wartościami? Jesteś bardziej przez to za panem Jackiem? Przede wszystkim będę szczery, nie jest to miejsce do podejmowania tematów patriotycznych. Ze względu na to, no, że nie można patologii porównywać z patriotyzmem i taka jest prawda, w sensie, że no tutaj to, co się dzieje, to ma nic wspólnego z patriotyzmem, więc jakby no to jest moja odpowiedź. No nie można tutaj w ogóle się wypowiadać szerzej na temat jakiegoś patriotyzmu, bo byłaby to, że tak powiem, obraza dla patriotyzmu. No być może jest inteligencja, patointeligencja, patriotyzm i patopatriotyzm, prawda? No to w ten... Nie, jeszcze jest pojeb, kurwa. Tu. W ten deseń myślę, że tak. Majorze, to samo pytanie do ciebie. Jak ci się czujesz w tym otoczeniu? No, jak ryba w wodzie chyba. Dobrze, coś więcej? Nie, no jest wesoło cały czas, uśmiechnięty siedzę, słucham sobie, panowie tutaj gadają, więc jest okej. Jestem troszkę zaskoczony, ale... Czym? No niczym taką jakby bliskim kontaktem między panami, nie? Bardzo się lubią, widać. No. Okej, jeżeli na scenie... Wiesz, a jeżeli chodzi o walki, no to musi być jakaś chyba tam taka, wiesz, zwada czy tam zadra, żeby były dobry show, żeby czuć było te emocje. Natomiast my wiemy, że między tobą a z Bukiem nie ma tych negatywnych emocji, ale jeżeli miałbyś ty jako major wymienić jedną osobę z polskiego rapu, z którą ty mógłbyś mieć taki sam kontakt jak pan Jacek... Nie ma takich osób, wiesz? Wiesz, ja nie mam, ogólnie to jest taki, może nie problem, ale dobrze, że wiesz, ja nie jestem jakby, nie mam wrogów, zawsze sytuacje wszystkie staram sobie jakby sprostować, wytłumaczyć, albo nie wiem, jakoś porozumieć się między tym. Nie mam kogoś, kogo mógłbym codziennie wyzywać od najgorszych, wiesz. Rozumiem, jak najbardziej.